To już nagrywa? A moglibyśmy tego uniknąć pokazywania mojej mordy? No nie da się, nie się ale to Marcin, nie da się, bo kolega jest program komediowy. No nie tylko dzisiaj. Akurat dzisiaj się nie goliłem. Właśnie akurat dzisiaj się pogoliłem. Żeby panu tutaj nie strzeli, tak? O, z trudno. Czy z tym zniknąć z kadru, czy tak zostanie? Teraz kolega powie. So, zagramy to przez gitarę, widzę kolegę bardziej, przez tą gitarę, a później kolegę jako, że na dwa kawałki tak by się dało, nie? I to ten sam gryf może na bliskim tak. No, przez gryf coś tam, przez ręce. Wiesz to słuchać? Nie. A daj na tę gitarę trochę tak, o tak gra, żebym miał tu gryf bardziej. No ja już nie mam, to lata, nie? Nie wiem, żeby nie wiem, to lata. Się mogę wrócić, mamy coś takiego, nie? Tak? No, będzie super, dajesz. Thank you.
tutaj ukrycenie kameru niewiele pomoże. Musi ostrość się nie ustawać. On tak wygląda. Jest okej. Dobra, że pociągniesz się za kabel. Słucham? Pociągniesz się za kabel. Za kabel zaciągniesz. No? Przy ludziach. Sam sobie, nie? Wstyd przynosi wdrożenie. No, już tak nie ma kto ciągnąć się za kabel. Kurwa. Sorry. Nie wiem. A tak mi ładnie wyszło, chyba jeszcze nigdy mi tak ładnie nie wyszło. Na razie dawaj. Na razie na stół. No otwal, na razie otwal. Sobie na wywiady. Proszę bardzo, ale najpierw wybierzmy miejsce. Winda. Winda. Nie, nie, nie. Tak, uważnie. A może tutaj na tle gra? Nie, nie, bo nam się nie zmontuje wtedy.
Musimy uciec od innej przestrzeni najlepiej, nie? A winda jest spoko. Ewentualnie na detalu jakiś, może korytarz lepowski. No my mamy tak rolapa, nie? Mamy rolapa. Windzie. Tam jest dobre światło. To co mówimy? Dobra. Winda do Chin. To się nagrywa tutaj cały czas? Panowie, skąd nazwa? Zresztą się od roku 99, gdzie ja miałem, tak? Jak słyszysz takie pytanie, to masz odpowiedź. Nie, nie, nie. A ty możesz spojrzeć się pierwsze pytanie. Okej, jak nie dalej, jak nie dalej. Jak pan stawi już, tak? Muszę to się mieszać. Nie oczekujemy niczego wielkiego, natomiast cieszy nas sam fakt, że udało nam się zaistnieć na tak trudnym rynku, na tak hermetycznym i w zasadzie niedostępnym dla większości Europejczyków i dla większości europejskich zespołów. Ogromne szczęście, radość i, no i powód również do tego, żeby udzielić tego kwiatu. No wtedy ja tak sobie pomyślałem, że to Chińczycy zalewają nas tymi różnymi produktami, teraz Polacy dają coś Chińczykom. Wiadomo, tam jest najwięcej fanów, no, na świecie chyba. No jak to mówią, wystarczy jeden promil, żeby kupił płytę. I już będziemy jeździli Mercedesami, natomiast nie liczymy na to. Sam fakt, że jest zainteresowanie, że szefowie firmy zaufali naszej muzyce na tyle, że promują ją na głównej stronie portalu, powoduje, że no, w jakiś sposób czujemy się dowartościowe. Proszę jeszcze o przedstawienie się. Marcin Grzegorczyk, Gospodowski. Dziękuję. Powiedz, jak to się stało, no, tak, tak, ja to zapytam. Właśnie, bo... Skąd ty się wziąłeś w ogóle? Kurde, na razie bym powiedział ten muzyk. Dlaczego? Niech on powie. Czemu? Znaczy, po prostu chodzi o to, że... Znaczy tylko, że nie mamy go w obrazku jakby, nie wiecie. No ale no, nie szkodzi, no. On jest odpowiedzialny za ten kontrakt. To inaczej. Tak. Dobra, to zrobimy tak, że ten motyw z karteczką... To motyw z karteczką zrobimy jeszcze raz, że... Razie go pokażę. Pan to pokazał. Razie go pokażę. Wyjmiesz to z teczki, tak? Bo z tej czerwonej teczki. Dobra, to zacznijmy od początku. Jak to się stało, że Chińczycy mogą... posłuchać zespołu Lebowski przez internet, mogą kupować wasze piosenki. Zaczęło się w ogóle od mojej fascynacji Chin pod kątem liczb. Przeczytałem w pewnym artykule, że w Chinach skoro z internetu korzysta 500 000 000 osób, czyli statystycznie to czwarta osoba korzystająca z internetu jest Chińczykiem. No i naturalnie skierowałem się w tym kierunku. Ale powiedzmy, że jest to naprawdę krok w dobrym kierunku. Okej, dobra, dziękuję bardzo. To się uczę. Tak, to się uczę. Że się obecni. To może wyjdziemy. Jesteście otwarci na to, żeby może coś z tej strony dla chińskiej publiki zrobić? Znaczy, my sobie jest ulubiony program, jest generalnie bardzo, bardzo uniwersalny. Wydaje mi się, że ma może trafić do różnych gustów i także właśnie jeden chiński na pewno jest to różny. Bardzo daleki kierunek, więc różne gusta na pewno tam są i jeżeli on tam się świetnie trafia, to raczej nie sądzimy, żebyśmy musieli coś dla nich specjalnie. No, raczej nie myśleliśmy o tym, aczkolwiek będzie przyszłość pokaże, może będzie coś ciekawego, jakaś ciekawa propozycja, dlaczego nie, że jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Nawet na to, żeby pojawił się wokalista, który śpiewa coś po chińsku? Nie, raczej to jest wykluczone. To nie jesteście otwarci. Nie, no ja nie jesteśmy otwarci oczywiście, ale być może na coś, na zagranie czegoś instrumentalnego pod kątem, nie wiem, kulturowym w tamtą stronę, to może tak, ale jeżeli pojawił się wokalista, generalnie bardzo serdecznie podchodzimy do tego rodzaju projektu, żeby się w ogóle pojawił wokalista, żeby to chiński wokalista, no to raczej jesteśmy z tym dalece. Okej, proszę jeszcze się przedstawić. Marcin Łuczaj, instrument wokalista. Dziękuję bardzo. I proszę bardzo, to jest taki niepozorny efekt naszej półrocznej pracy. Jedna kartka papieru z jedną pieczątką i podpisanie. Nong Henen Beiji Jo po chińsku. Po polsku, czy to może być hit? Utwory szczecińskiego zespołu Lebowski przebiły się przez chiński mur i są dostępne dla milionów internautów w jednym z największych wirtualnych sklepów z muzyką w Azji. Dariusz Sadowski.
Proszę bardzo, to jest taki niepozorny efekt naszej półrocznej pracy. Ta kartka papieru to zezwolenie na cyfrową dystrybucję debiutanckiej płyty zespołu. Po 6-miesięcznych negocjacjach i rozszyfrowywaniu zawiłych procedur album Lebowskiego znalazł się w chińskiej sieci. Jest niebo łatwo, musieliśmy pójść na pewien kompromis. No i przede wszystkim bardzo skomplikowany też był proces przejścia przez weryfikacji przez chińskie Ministerstwo Kultury. Nazwa kapeli to efekt fascynacji muzyków kinematografią. Skojarzenia ze znanym filmem braci Coen, Big Lebowski, są więc słuszne. Obecność w chińskim internecie to wielka szansa dla zespołu, bo w państwie środka jest ponad 500 000 internautów. No jak to mówią, wystarczy jeden promil, żeby kupił płytę i już będziemy jeździli Mercedesami nowymi, natomiast nie liczymy na to. Lebowskiego tworzy 4 mieszkańców Szczecina. Grają muzykę instrumentalną, szeroko rozumianą jako progresywną. By podbić chiński rynek, są gotowi na wiele, choć są granice. Generalnie bardzo sceptycznie podchodzimy do tego rodzaju projektu, żeby się w ogóle pojawił wokalista. Żeby był to chiński wokalista, no to raczej jesteśmy z tego dalecy.